Dzień dobry, witamy Państwa o poranku z miejsca chyba dość nietypowego, ale jakże już pięknego i zawsze mającego niesamowitą atmosferę. Dziś po raz ostatni w tym sezonie o 19.15 będzie można sobie swobodnie poślizgać się na łyżwach w ramach ślizgawki ogólnodostępnej. Cały sezon był niezwykle udany, bowiem miłośników łyżek w Opolu nie brakuje. Powiem Państwu tylko tyle, że w lutym tutaj w ramach właśnie tych ślizgawek bawiło się na lodzie od tych najmłodszych po najstarszych ponad 12,5 tysiąca osób. No ale kiedyś przyjdzie czas rozstać się z lodowiskiem i to właśnie nastąpi dzisiaj o 19.15. Z tym, że informuję Państwa, że to nie ostatni lodowy akcent, bowiem już w najbliższą sobotę od godziny 9 rusza międzynarodowy turniej mini hokeja na lodzie. Najmłodsi hokeiści z jednej i z drugiej strony tafli lodowej będą walczyć, rywalizować, bawić się w obsadzie międzynarodowej z udziałem naszych oczywiście południowych sąsiadów również. Więc z całą pewnością dla formy zachowania, dla rekreacji, dobrej zabawy. Już teraz o poranku my zapraszamy Państwa do tego, byście tutaj o 19.15 dzisiaj wszyscy przyszli i podsumowali ten lodowy sezon. No to dla mnie jest też okazja, by jeszcze choć chwilę spędzić ją na łyżwach, do czego Państwa też serdecznie zapraszam, życząc oczywiście miłego dnia.